Cześć, witam Cię serdecznie. Mam na imię Martyna i opowiem Ci dzisiaj oraz zaprezentuję, jak wykonać technikę oczyszczającą Kapalabhati. Powiemy sobie, czym jest Kapalabhati, dlaczego warto wprowadzić je do swojej codziennej rutyny, jak wykonać je poprawnie i kiedy nie wykonywać tej techniki. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że Kapalabhati jest techniką oczyszczającą. Kapala oznacza czaszkę, a bhati jasność, świeżość, może też oznaczać wiedzę. Jest to technika, która ma oczyścić nie tylko nasze ciało, ale także umysł. To technika, która rozjaśnia nasz umysł i pozwala odnaleźć równowagę naszemu układowi nerwowemu. Podczas wykonywania Kapalabhati wykonujemy dynamiczne wydechy przez nos. Ten proces pozwala nam na usunięcie z dróg oddechowych wszystkich cząstek, które nam nie służą, nadmiaru dwutlenku węgla, jakichś drobinek, komórek. Jest to technika, która pozwala nam również pięknie dotlenić szczyty naszych płuc, oczyszcza nasze drogi oddechowe, kanały nosowe. Jest to technika, która też przez dynamiczny ruch powietrza oczyszcza nasz umysł i naszą energię. Wraz z wydechem pozbywamy się wszystkiego, co nam nie służy, nie tylko w tym aspekcie fizycznym, ale także troszeczkę bardziej duchowo. Kapalabhati wykonujemy albo na czczo, najlepiej o poranku, jak wstaniesz z łóżka, ale możesz wykonać również Kapalabhati w ciągu dnia. Ważnym jest, aby żołądek był pusty. Dlatego jeżeli chcesz zdecydować się na tą technikę w ciągu dnia, zwróć uwagę na to, aby być co najmniej 2 godziny po posiłku. Kiedy nie wykonywać tej techniki. I jest to bardzo ważne, jeżeli masz wątpliwości, skonsultuj to ze swoim lekarzem, zapytaj. Pamiętaj, aby nigdy nie robić nic, co mogłoby Ci zaszkodzić. Kapalabhati przeciwwskazane jest dla osób, które mają nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, które cierpią na choroby serca. Do przeciwwskazań należy stan po udarze, przepukliny, wrzody żołądka, operacje w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej w ostatnich 6 miesiącach. Jeżeli jesteś po takim zabiegu, zapytaj swojego lekarza, czy możesz wykonywać tą technikę. Kapalabhati nie zaleca się również w trakcie menstruacji, ponieważ może nasilać dolegliwości z tym związane. Jeżeli jesteś osobą, która w trakcie menstruacji nie odczuwa dolegliwości i czujesz się dobrze podczas wykonywania tej techniki, to podążaj za swoim ciałem. Jednak wszelkie sytuacje, w których poczujesz się gorzej, są dla Ciebie sygnałem, aby technikę przerwać. Podczas wykonywania Kapalabhati mogą pojawić się zawroty głowy. Jest to normalne, natomiast jest to dla Ciebie sygnał, aby przerwać cykl. Jeżeli masz tendencję do zawrotów głowy, to również może być przeciwwskazanie do wykonania tej techniki. Zawsze słuchaj swojego ciała, nie ignoruj sygnałów, które Ci wysyła. Jeżeli Twoje ciało daje Ci informację, że coś jest nie tak, zatrzymaj się, nie kontynuuj. Kapalabhati wykonujemy w seriach, stopniowo zwiększając ilość wydechów zgodnie z tym, na co pozwala Ci Twoje ciało. I na początku może być to seria 20 wydechów i z czasem, jeżeli czujesz, zwiększasz sobie tą liczbę. Po zakończonym Kapalabhati, aby wyrównać naszą równowagę kwasowo-zasadową, jeśli chodzi o gazy, bierzemy długi wdech i zatrzymujemy ten oddech. I można zostać w tej wersji
Jeżeli jesteś osobą, która wykonuje manipulacje brzuszne i znasz technikę Uddiyana Bandha, możesz wykonać sobie 3 Uddiyany. Jeżeli nie, to zostajesz na zatrzymaniu oddechu, tak jakbyś była, byś był pod wodą. Wstrzymujesz oddech tyle, ile ciało Ci pozwoli. Przejdźmy sobie do omówienia samego Kapalabhati. Jest to technika oczyszczająca, w której wykorzystujemy gwałtowny wydech powietrza przez nos. Podczas tej techniki oddech prowadzimy wyłącznie przez nos, zarówno wydech, jak i wdech. Wydech jest tutaj gwałtownym wyrzuceniem powietrza, jest bardzo dynamiczny. Wdech jest płynny i automatyczny. Poczujesz to w trakcie wykonywania techniki, że o procesie wdechu wcale nie musisz myśleć. Wdech po prostu wchodzi. Wydychamy powietrze nosem, dynamicznie. Możesz to porównać do wydmuchiwania nosa. Tak jakbyś chciał się mocno, dynamicznie wysmarkać. Podczas tego smarkania Twoja twarz jest rozluźniona. Nie napinasz mięśni twarzy, policzków, nosa, nie marszczysz. Chcesz, żeby to był dynamiczny wydech. Zaprezentuję Ci kilka takich wydechów. I jest to pierwsza część tej techniki. Drugim elementem, który dodajemy, jest przyciąganie, wciąganie brzucha. Praca mięśniami brzucha. Chcesz na wydechu przyciągnąć pępek do kręgosłupa. Taki jest kierunek ruchu. Ten ruch pomaga Ci też opróżnić płuca z powietrza. Co jest ważne, aby nie wykonywać tego żołądkiem. To nie żołądek, tutaj nie ten obszar pracuje. Często jest to taki podstawowy błąd, gdzie my myślimy tutaj o tym miejscu. Wykonujesz to pasem brzusznym, dołem brzucha, mięśniami poprzecznymi. To one tutaj się napinają i przyciągają pępek do kręgosłupa. Jest to technika, która wykonywana poprawnie również bardzo fajnie wzmacnia ten obszar, który przyda Ci się podczas samej praktyki asan. I na wydechu wykonujemy ruch przyciągnięcia. Być może na początku skoordynowanie tych dwóch elementów będzie dla Ciebie trudne. I często zdarza się, że osoby, które rozpoczynają swoją drogę z Kapalabhati, robią to odwrotnie. Na wydechu wypychają brzuch. Dlatego warto popróbować sobie najpierw oddech, a później pracę brzuchem. Wykonajmy teraz 10 oddechów. Tylko nos pracuje, nie zajmujemy się na razie brzuchem. Tak, abyś poczuł pracę, jaką masz wykonać podczas dynamicznego wydechu. 10 razy. Świetnie. Zwróć też uwagę, aby podczas wydechu Twoja obręcz barkowa była rozluźniona. Nie napinasz barków, nie spinasz się. I praca brzuchem. 10 razy przyciągam dołem brzucha pępek do kręgosłupa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mam nadzieję, że czujesz już ten ruch, czujesz tą pracę. I dokładnie to samo chcesz poczuć podczas wykonywania Kapalabhati. Podczas Kapalabhati łączymy te dwa elementy, czyli wydech i pracę pasem brzusznym. Wykonamy sobie teraz 20 Kapalabhati. Zaczynamy od wydechu. Jest to wydech dynamiczny, energiczny. Jeżeli w trakcie poczujesz zawroty głowy, przerwij. Na końcu, po 20 razie, weźmiemy długi, spokojny wdech i zatrzymamy go na szczycie. Możesz wykonywać tą pracę razem ze mną, ja będę wtedy liczyć, nie musisz. I nadam Ci również rytm, w jakim powinno się Kapalabhati wykonywać, ponieważ nie należy go wykonywać zbyt szybko, czyli tak, absolutnie nie,
lub zbyt wolno. Jest to też niepoprawna technika. Musi to być rytmiczne, dynamiczne wydychanie powietrza z aktywacją pasa brzusznego. 20 razy zaczynamy od wydechu. Wdech i trzymasz oddech, jakbyś była, jakbyś był pod wodą. Tyle, ile ciało Ci pozwala. Twarz miękka, rozluźniona, obręcz rozluźniona, nie napinasz się. I kiedy poczujesz, wracasz do swojego oddechu. Dla osób, które mają dobrą wydolność, to zatrzymanie będzie dłuższe. Z czasem na pewno też zauważysz, że możesz dłużej pozostać w takim zatrzymaniu oddechu. Na pewno zwróciło Twoją uwagę, że podczas wykonywania kapalabhati wykonywałam ruch dłońmi. Często taki ruch i wizualizacja tego, co mamy zrobić, pomaga nam na początku, aby poprawnie i w odpowiednim momencie aktywować nasz brzuch. Ja podczas wydechu przekręcam swoje ręce, jakbym chciała sobie pomóc wciągnąć ten brzuch. Na początku może być to dla Ciebie bardzo pomocne, aby w dobrym momencie ten brzuch wciągać i unikać tego błędu, w którym właśnie robimy to odwrotnie. Wykonajmy jeszcze 20 powtórzeń. Możesz dodać sobie do tego ręce, możesz wykonywać z rękoma odłożonymi. Zaczynamy od wydechu. Wdech. I zatrzymujesz go na szczycie. Trzymasz jak pod wodą. Jeżeli wykonujesz Uddiyana Bandha, możesz zrobić pełny wydech, zaciągnąć próżnię, ale to jest już taki kroczek dalej dla osób, które w te manipulacje brzuszne zdążają i które potrafią już tę podstawową manipulację wykonać. Jeżeli nie, nadal trzymasz oddech. Tyle, ile ciało Ci pozwala. I jeżeli czujesz, wracasz do swojego spokojnego oddechu. Na pewno już czujesz mięśnie brzucha. I wykonamy sobie trzecie powtórzenie. Możesz pozostać przy 20. Liczysz sobie wtedy. Możesz spróbować wraz ze mną wykonać 36 powtórzeń. Zaczynajmy. Wdech i zatrzymujesz. Trzymasz tyle, ile pozwala Ci ciało, a jak czujesz, że czas już wrócić, przechodzisz do swojego oddechu. Kapalabhati warto wdrożyć do swojej codziennej rutyny, najlepiej jeżeli jest to o poranku, bo to jest też taki czas, kiedy nasze ciało się budzi. Jest to wspaniale oczyszczająca technika, wspaniale aktywująca również nasze ciało poprzez te dynamiczne wydechy i pracę naszym pasem brzusznym, uruchamiamy również nasze ciało. Jest to też technika, która stanowi wprowadzenie do manipulacji brzusznych.
Zatem jeżeli z czasem chcesz wykonywać Uddiyana Bandha, czyli próżnię, lub Nauli, automasaż brzucha, warto, aby Kapalabhati pojawiło się w Twojej codziennej rutynie. Ja pięknie Ci dziękuję za tą wspólną praktykę. Mam nadzieję, że będziesz wracać do Kapalabhati częściej. Tymczasem życzę Ci pięknego dnia i zapraszam na kolejne wspólne praktyki. Namaste.